na dzisiejszej uroczystości starosty opatowskiego, prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, pana Kazimierza Kotowskiego. Witam również burmistrzów, wójtów z powiatu opatowskiego i sandomierskiego na czele z burmistrzem Ożarowa Marcinem Majcherem. Przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu opatowskiego. Dziękuję. No nie, ważna funkcja, panie burmistrzu. Serdecznie witam kierownika ośrodka kształcenia i nadzoru spawalniczego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, pana Jacka Słanie. Serdecznie witam właścicieli i szefów firm z powiatu opatowskiego i sandomierskiego na czele z członkiem zarządu, dyrektorem do spraw produkcji Markiem Soboniem. Witam pana prezesa Centrum Spawu, pana Stanisława Kapuścińskiego. Witam przedstawicieli prasy lokalnej i regionalnej, Wiadomości Świętokrzyskie, Echo Dnia i Gazety Ostrowieckiej. Witam wszystkich zebranych. W imieniu własnym i dyrektora Studium Kształcenia Zawodowego Języków Obcych pragnę serdecznie podziękować za objęcie honorowym patronatem dzisiejszej uroczystości pana starosty opatowskiego Kazimierza Kotowskiego, pana burmistrza Ożarowa Marcina Majchera i prezesa Centrum SPAW Stanisława Kapuścińskiego. Dziękuję serdecznie. A jeszcze panu staroście i panu burmistrzowi serdecznie dziękuję za przychylność i wsparcie do tego typu właśnie inicjatyw. Obecnie kształcimy młodzież w naszym zespole szkół w następujących typach. Jest to 3-letnie liceum ogólnokształcące, technikum, i tu kształcimy w zawodach, technik elektronik, technik informatyk i technik mechatronik. W zasadniczej szkole zawodowej kształcimy w zawodach ślusarz, elektromechanik oraz w klasie wielozawodowej w zawodach fryzjer, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Tutaj chcę dodać, że szkoła jako jedna pewnie z nielicznych w województwie prowadzi zajęcia praktycznej nauki zawodu przy współpracy właśnie Grupy Ożarów S.A., gdzie młodzież klas ślusarz i elektromechanik od klasy drugiej odbywają praktykę właśnie na terenie zakładu. I tutaj chcę skierować słowa podziękowania na ręce pana prezesa Andrzeja Ptaka i całego zarządu, który umożliwił właśnie taką formę kształcenia. A muszę państwu powiedzieć, że ta forma się sprawdza. Zaczyna to być widoczne we wzroście liczby uczniów, którzy przychodzą do tego typu właśnie szkoły, chcą się kształcić. Ale również w tym momencie pragnę podziękować wszystkim pracodawcom, którzy też umożliwiają prowadzenie praktycznej nauki zawodu w swoich zakładach, czy pracownikom młodocianym, którzy u nas też w szkole się kształcą. Przez dotychczasowy okres kształcenia szkoła wykształciła wielu absolwentów. I tak, ja takie statystyki sobie wyciągnąłem. Techników wykształciliśmy 1312. W zasadniczej szkole zawodowej 1400 uczniów. W tym ślusarzy spawaczy, to kiedy był ten kierunek, wykształciliśmy 450. Jest to dość spora grupa. W liceum jest to 300 absolwentów i w liceum technicznym i profilowanym 200 absolwentów. Łącznie szkołę opuściło 3217 absolwentów. Jak zatem widać, ta nasza szkoła ma tradycję kształcenia zawodowego. Dlaczego zrodziła się idea utworzenia Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy właśnie na bazie naszej placówki? Po pierwsze, tak jak już wcześniej wspomniałem, szkoła posiada tradycję i doświadczenie w kształceniu zawodowym tych spawaczy. Po drugie, odpowiednia baza do tego typu kształcenia, która tak naprawdę no nie była w 100% dotychczas wykorzystywana od momentu, kiedy wycofano spawaczy te kształcenia szkolnego.
Kolejna sprawa była to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych spawaczy. Bo tutaj z tego co się słyszy, zakłady potrzebują, oferty są, a ludzie no, nie bardzo mają się gdzie kształcić. Kolejne to było wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców powiatu łopatowskiego i ościennych powiatów na tego typu kursy kwalifikacyjne i weryfikacyjne. Ludzie pytali, bo jak słyszeli, że szkoła zawodowa, to czy nie organizujemy kursów? To chcę Państwu powiedzieć, że dla młodzieży, która kończyła klasy ślusarz, myśmy takie kursy organizowali sami we własnym zakresie i oni również zdawali egzaminy właśnie tutaj pod tym patronatem Gliwickiego Instytutu i otrzymywali uprawnienia. Kolejna sprawa była to odpowiedź na nową reformę szkolnictwa zawodowego, która, jak słyszycie Państwo, ma być dostosowana do wymogów Unii Europejskiej, a jedną z form zdobywania tych kwalifikacji specjalizacji ma być właśnie forma kursowa, bo ma być to ogólne kształcenie zawodowe, natomiast specjalizację potem trzeba kolejne będzie zdobywać. No i jeszcze jedna kwestia, która na tym zaważyła. Chcemy nadawać dodatkowe kwalifikacje absolwentom naszej szkoły, to co dotychczas czyniliśmy, ale chcemy to poszerzyć, żeby również ci, którzy kończą i technikum, czy elektroniczne, czy informatyczne, no, mieli możliwość, jeżeli ktoś chce, czy ujawni się jakiś talent spawalniczy, mieli możliwość dokonania tego. No myślę, że te argumenty przemawiają za tym, że to centrum właśnie powstało tutaj na terenie. Cóż, jeszcze raz pragnę podziękować Panu Staroście za wspieranie szkolnych inicjatyw, budowanie tego pozytywnego wizerunku małej ojczyzny, jakim jest powiat, oraz wszystkim tym, którzy wspierają naszą szkołę i promują ten pozytywny wizerunek naszej placówki. Wszystkich zaś Państwa chcę zachęcić do współpracy z naszym Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy. Państwo, ja też kilka słów chciałem powiedzieć na temat tej drugiej firmy, którą wspólnie zakładamy powstawanie. Studium Kształcenia Zawodowego Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim powstało w 1991 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Platformę Oświaty w Kielcach. Założycielem studium jest mój ojciec Mirosław Kutina, który właśnie wyszedł, ale przedstawiam Państwu, jest to mój ojciec Mirosław Kutina, on właśnie jest założycielem studium, pomysłodawcą tej firmy. W 2004 roku studium wpisane zostało do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, więc od tego momentu między innymi możemy szkolić osoby bezrobotne. Natomiast w 2005 roku studium zostało przyjęte w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przynależność do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wymaga od nas przestrzegania kodeksu dobrych praktyk szkoleniowych, zasad uczciwej konkurencji oraz organizacji szkolenia na jak najwyższym poziomie edukacyjnym. Rok 2005 to również ważna zmiana formy prawnej studium, a mianowicie w roku tym studium przekształciło się w spółkę cywilną i od tego momentu, mówiąc w cudzysłowie, stało się firmą rodzinną. Terenem działania studium jest przede wszystkim województwo świętokrzyskie. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w oparciu o bazę własną oraz wynajętych sal wykładowych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Kadrę szkoleniową, którą zatrudniamy, stanowią trenerzy, lektorzy, wykładowcy i instruktorzy posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne. Studium realizuje swoje działania poprzez organizację szkoleń na zlecenie zakładów pracy, organizację szkoleń z wolnego naboru, prowadzenie szkoleń związanych z przygotowaniem do zawodu, przekwalifikowaniem lub podwyższeniem kwalifikacji przez osoby bezrobotne, prowadzenie szkoleń związanych z przekwalifikowaniem lub podwyższeniem kwalifikacji przez osoby pracujące. Szkolenia, które organizujemy, prowadzimy metodami aktywnymi, które wpływają na rozwój kompetencji uczestników. Zatrudniana kadra wykorzystuje bardzo zróżnicowane narzędzia dydaktyczne, poczynając od, tak jak kiedyś było, wykładów,
ćwiczeń, różnego rodzaju scenek, rozmów z uczestnikami. Od 2002 roku realizujemy swoje działania również poprzez pozyskiwanie środków unijnych na szkolenia na rzecz środowisk z obszarów wiejskich, osób pracujących oraz bezrobotnych. Do tej pory byliśmy i nadal jesteśmy realizatorem programów. Programu aktywizacji obszarów wiejskich, komponent B1, reorientacja przekwalifikowania, w ramach którego w latach 2002-2004 zorganizowaliśmy 35 kursów dla 596 osób odchodzących z rolnictwa. Możemy się tutaj pochwalić, że efektywność zatrudnienia naszych absolwentów po ukończeniu udziału w projekcie wyniosła 51%. Następnie realizowaliśmy FARE 2001, rozwój zasobów ludzkich i promocja zatrudnienia w województwie świętokrzyskim, w ramach którego w roku 2004 zorganizowaliśmy 10 kursów zawodowych dla 200 osób bezrobotnych. Następnie realizowaliśmy Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Pracy i na zlecenie powiatowych urzędów pracy, w ramach których w latach 2004-2005 zorganizowaliśmy 18 kursów zawodowych dla 230 osób bezrobotnych poszukujących pracy. Następnie w latach 2005-2007 realizowaliśmy projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Ludzkiego. Realizowaliśmy priorytet drugi, czyli wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach oraz priorytet drugi. Były to szkolenia skierowane zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracujących. W ramach tego projektu, proszę Państwa, zorganizowaliśmy 42 kursy zawodowe dla 490 osób pracujących oraz 18 kursów dla 260 osób bezrobotnych. Od 2008 roku realizujemy projekty w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizujemy projekty skierowane zarówno do osób pracujących, jak i osób bezrobotnych. Do chwili obecnej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowaliśmy 44 kursy dla 479 osób pracujących oraz 22 kursy dla 260 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Sukcesem studium jest fakt, że wszystkie zakończone przez nas projekty zostały ostatecznie rozliczone z instytucjami finansującymi, a wskaźnik założeń projektowych został, proszę Państwa, zrealizowany w 100%. Zarówno w ramach projektów, jak i komercyjnie studium specjalizuje się i posiada duże doświadczenie w organizacji kursów oraz szkoleń stawalniczych, energetycznych, budowlanych, handlowych, pedagogicznych, języków obcych z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń podlegających UDT i TDT, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń przeciwpożarowych. Od 2003 roku w ramach studium działa Centrum Kształcenia Operatorów Urządzeń Technicznych posiadających programy szkoleniowe nadane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach i zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Programy te upoważniają nas do szkolenia kandydatów na operatorów urządzeń poddozorowych, takich jak m.in. wózki podnośnikowe, suwnice, żurawie różnego rodzaju i wszystkich innych zasilających poddozorowych. Od 2004 roku w ramach studium działa również Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, posiadający atest i licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, upoważniający do szkolenia i weryfikacji spawaczy elektrycznych, gazowych, osłonie CO2 i w osłonie argonu na wszystkich poziomach i we wszystkich kategoriach uprawnień. Pomysłodawcami utworzenia Centrum Spawalniczego w Ostrowcu, a był to rok 2004 i tutaj chcę podkreślić, że był to drugi ośrodek spawalniczy w całym województwie w tamtym roku, pomysłodawcami byli właśnie założyciel studium pan Mirosław Krupina oraz znany i ceniony w regionie i kraju inżynier spawalnictwa o europejskich i międzynarodowych uprawnieniach spawalniczych, pan Jan Martyniszyn. Prosimy się o pokazanie pana Jana Martyniszyna, który jest kierownikiem naszego ośrodka spawalniczego właśnie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Proszę Państwa, w ciągu 6 lat działalności Centrum Spawalniczego w Ostrowcu do tej pory
to dane z dnia wczorajszego. Do tej pory przeszkoliliśmy około 1150 spawaczy oraz przeprowadziliśmy weryfikację uprawnień spawalniczych dla około prawie 900 osób. Także myślę, że już duże doświadczenie w szkoleniu spawaczy posiadamy. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom oraz przedsiębiorcom z powiatu opatowskiego wspólnie z Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej w Ożarowie postanowiliśmy utworzyć drugi ośrodek spawalniczy, również pod nazwą Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy w filiach Ożarowo. Pomysłodawcami i twórcami tego ośrodka jest ja, czyli dyrektor Studium Kształcenia Zawodowego oraz pan Mirosław Adamek, dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie. Proszę Państwa, ośrodek ten w dniu 5 maja, czyli raptem dwa dni temu, przeszedł pozytywnie odbiór przez przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i uzyskaliśmy już atest, który upoważnia nas do szkolenia i weryfikacji spawaczy na wszystkich poziomach i kategoriach uprawnień. W nowo utworzonym Centrum Spawalniczym w Ożarowie planujemy organizować następujące szkolenie. Ręczny przecinacz tlenowy oraz plazmowy, spawanie gazowe metodą gaz, spawanie w osłonie argonu metodą TIG, spawanie w osłonie gazów obojętnych metodą MIG, spawanie w osłonie gazów aktywnych metodą MAG oraz spawanie łukowe elektrodami otulonymi metodą MMA. Planujemy organizować kursy spawaczy spoin pachwinowych, blach chirur, jak również kursy spawaczy spoin czołowych blach oraz spawaczy spoin czołowych lód. Uczestnikom szkoleń zapewniamy wysoki poziom kształcenia w oparciu o programy szkoleniowe nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, wysoko kwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów, nowocześnie wyposażoną bazę szkoleniową, stanowisko instruktażowe, 8 profesjonalnych stanowisk spawalniczych wyposażonych w nowoczesne urządzenia firmy Lincoln, Bester, ESA oraz Kempi, materiały dydaktyczne i pomoce naukowe dla każdego uczestnika kursu, zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywające się właśnie w Ożarowie, jak również egzamin końcowy, który również będzie się odbywał w Ożarowie przed licencjonowanym egzaminatorem według wytycznych Instytutu Spawalnictwa. I ostatnia rzecz, uprawnienia, czyli książkę spawacza oraz świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane będzie przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach według europejskiej obowiązującej normy. I na koniec jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałbym również złożyć na ręce dwóm obecnym tutaj na sali panom serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz pomoc w organizacji naszych ośrodków spawalniczych. Serdecznie dziękuję panu doktorowi Jackowi Słani, kierownikowi Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach za przychylność oraz pomoc okazaną podczas otwierania Centrum Spawalniczego zarówno w Ostrowcu, jak i w Ożarowie. Czy mogę na sekundę prosić do siebie pana doktora? Chciałbym wręczyć takie pamiątkowe podziękowania. Dziękujemy serdecznie. Serdeczne podziękowania kieruję również do pana inżyniera Jana Martynszyna, kierownika Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy w Ostrowie Świętokrzyskim, pomysłodawcę oraz głównego twórcę ośrodka spawalniczego w Ostrowie. Mogę prosić, panie inżynierze? Dziękuję, proszę. Dziękuję również wszystkim przybyłym gościom za udział w uroczystym otwarciu naszego Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy w Ożarowie. Dziękuję Państwu serdecznie. Zwyczajem Instytutu jest przekazywanie w takich chwilach listów gratulacyjnych i taki właśnie list pragnę odczytać później na pan Tomasz Kucina, dyrektor Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych. W związku z otwarciem Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy w Ożarowie wyrażamy szczególne uznanie za podjętej przez Państwa inicjatywy stworzenia nowoczesnego Centrum Szkolenia Spawaczy na poziomie spełniającym wymagania i oczekiwania przemysłu krajowego i europejskiego. Mamy nadzieję, że powstałe centrum przyczyni się w znaczący sposób do popularyzacji tej nowoczesnej technologii wytwarzania oraz wpłynie korzystnie na rozwój przemysłu w Państwa regionie.
Obowiązkowego uznania należał się dyrektorowi panu Tomaszowi Krucinie, współtwórcy tego środka oraz niestrudzonemu propagatorowi spowalnictwa. Życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistej. Równocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę z Instytutem Spowalnictwa. Podpisał dyrektor Instytutu Spowalnictwa profesor Jan Ślarczyk oraz ja. Proszę Państwa, powiem krótko. Od 2 dni ośrodek posiada atest. Od poniedziałku mogę zaczynać szkolenie spawaczy. Można tych spawaczy egzaminować i niechaj ten ośrodek, niechaj ta inicjatywa stworzona przez Państwa pracuje, przynosi korzyść i wzmacnia tę małą ojczyznę, o której Pan tak pięknie powiedział. Panie Burmistrzu, Panowie Dyrektorzy, Panie i Panowie. W życiu każdej zbiorowości, miejscowości, jednostki organizacyjnej, instytucji istnieją pewne etapy. I tak, słuchając dzisiaj głosów wystąpień moich poprzedników, doszedłem do wniosku, takie nasunęło mi się skojarzenie, że właśnie ten dzisiejszy dzień w tym roku może być tak jakby początkiem kolejnego etapu funkcjonowania tej placówki na rzecz tej społeczności. To pierwszy etap, o którym mówił pan dyrektor, który możliwy był do zrealizowania. Funkcjonował przez wiele lat przy ścisłej współpracy z cementownią Ożarów. I nie jest to kurtuazją, co powiem, że serdeczne słowa podziękowania dla pana Marka Sobonia i pana Rysa Andrzeja Ptaka. To, że dwaj panowie prezesi związali swój los zawodowy, rodzinny z tym środowiskiem, że czuli się osobami nie tylko odpowiedzialnymi za zakład, ale i za środowisko, mogło owocować takimi efektami. Mówimy o tym w roku 20-lecia samorządności samorządu. Za kilka dni, 2 tygodnie będziemy mieli tu uroczystości u nas. To również jubileusz funkcjonowania naszych jednostek organizacyjnych. Taką jednostką jest ta placówka oświatowa, funkcjonująca tu w Ożarowie, którą od 12 lat samorząd powiatowy, który jest organem prowadzącym. Placówka, która ma swoje dokonania, ma swoje osiągnięcia, która odegrała bardzo znaczącą rolę w przygotowaniu tego młodego pokolenia, tych roczników przechodzących do dorosłego życia, która funkcjonowała przez ostatnie 12 lat dzięki naszej wspólnej trosce, łącznie z władzami miasta, z burmistrzami tu obecnymi. Tak to widzę i tak to praktycznie było. Ta placówka rozpoczyna praktycznie nowy etap funkcjonowania. To jest to, o czym mówił pan dyrektor. To jest ta reakcja dyrekcji na zmieniającą się rzeczywistość, na potrzeby, na potrzeby kształcenia, ale i na potrzeby zakładów i instytucji. Ale przecież to jest również sposób pomocy młodym ludziom w określeniu się co do funkcjonowania w dorosłym życiu. To bardzo dobrze, że rozpoczynamy takim ważnym i znaczącym momentem w historii tej placówki, bowiem te działania dyrektora zasługują na wielkie słowa uznania. Dziękujemy również Państwu, że odpowiedzieliście na wnioski, na propozycje,
że swym autorytetem, doświadczeniem, potencjałem intelektualnym, potencjałem swojego przedsiębiorstwa, jak pan to ładnie nazwał, firmy rodzinnej i są media, to proszę zauważyć, że nie zawsze korygacje rodzinne w firmie, w instytucji muszą się źle kojarzyć. One tu owocują, zaowocowały bardzo dobrze. Mogły stworzyć nowe, dodatkowe możliwości i płaszczyzny działania. Myśmy w tym roku uzyskali po wielu latach starań, uporządkowaliśmy stronę własnościową tej nieruchomości. Założyliśmy określone plany rozwoju, kształtowania i funkcjonowania tej placówki w nowych warunkach, ale nie tylko na papierze, bowiem wiemy, że potrzebne są nakłady, potrzebna jest modernizacja, potrzebne jest dostosowanie do nowych wymogów, tak aby stworzyć interesującą propozycję dla młodych, kolejnych pokoleń. I to będzie bardzo dobry akcent, ten dzisiejszy dzień, na te nasze wspólne zamierzenia i plany. Jestem bardzo zadowolony, cieszymy się, że właśnie jest takie rozpoczęcie, że i mówimy wprost do przedstawicieli naszych mediów, że to, co charakteryzuje samorządy, to między innymi to, że najpierw jest okres przygotowania i wykonania czegoś, a później chwalenia się i mówienia o tym w mediach. Będziemy również mówić o kolejnych etapach, ale w momencie, kiedy będą one sprecyzowane i założenia i podstawy ugruntowane. Dziękuję za podjęcie tego współdziałania. Myślę, jestem przekonany, że będziemy je wspierać, będziemy nieraz o nim mówić, a w miarę przygotowywania planów, założeń do szeroko rozumianej modernizacji obiektu byłoby moim zdaniem bardzo wskazane, abyśmy mogli rozmawiać o poszerzeniu tej współpracy. Gratuluję panu dyrektorowi, gratuluję panu. Cieszę się, że wychodzimy z nową ofertą, która na pewno spotka się z uznaniem wśród społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Zdrowia wszystkim, przede wszystkim życia. Powstaje taka inicjatywa, podskoczyłem z radości. Powiem państwu, że szczególnie w cementowni Olarów mamy bardzo wielkie potrzeby mieć ludzi, którzy potrafią spadać. Ja myślę, że to, co zaczęliście robić, jest świetne, ale przed wami jeszcze jest w tej chwili chyba najważniejsza robota, żeby szeroko rozpowszechnić wiedzę o tym, że taki ośrodek jest tutaj. I ja myślę, że jednym z takich punktów, które byłoby dobre dla waszej reklamy, byłoby postawienie takiej jakiejś informacji w cementowni Ożarów. W cementowni Ożarów są takie chwile, kiedy pracuje tam 800-900 ludzi z różnych, przeróżnych firm. Najlepszym sposobem łączenia metalu jest spawanie. No może są jeszcze inne, ale istotne jest, że w momencie, kiedy przyjeżdżają potencjalni wykonawcy, to taka informacja powinna dotrzeć do tych wykonawców, że tu, w tym miejscu można wyszkolić spalacze. A muszę państwu powiedzieć, że ja od paru ładnych lat, będąc tym dyrektorem techniczno-produkcyjnym, rozmawiając z różnymi potencjalnymi wykonawcami, zawsze słyszałem, kończy się era dobrych spalaczy, nie szkoli się spalaczy, nie ma tych spalaczy. I to jest doskonały pomysł. Jeszcze raz serdecznie gratuluję tym, którzy taki pomysł zrobili na taką pomysł. Gratuluję. To w tej chwili przejdziemy do kolejnego punktu uroczystości. Udamy się
na nasze spawalnie i nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi. Ale to takie nietypowe przecięcie wstęgi nożycami, tylko plastą.